Cześć. Piękna pogoda, lato w pełni, wakacje w trakcie, właściwie są w połowie. Także wiadomo, w wakacje się nic nie daje. Zresztą, jak to wiadomo, jest taki dowcip, albo właściwie prawda, jeżeli jest dowcip, to dobrze. Są cztery powody. I z tych czterech powodów agenci nieruchomości, pośrednicy nieruchomości nie sprzedają. I te cztery powody to jest wiosna, lato, jesień i zima. Hey. A oprócz tego dochodzi jeszcze pandemia, dochodzi jeszcze wojna, dochodzi inflacja, ciężka sytuacja, wysokie ceny i wszystko, także oczywiście nic się nie sprzedaje i w ogóle trzeba by było się zastanowić nad tym, czy by się nie przebranżowić, czy może nie zacząć robić czegoś innego. Okej, jak tak już sobie pomarudziliśmy, to teraz może byśmy skończyli z tymi żartami i przeszli do rzeczy i zaczęlibyśmy myśleć. To, że rynek się zmienił, to jest oczywiste, tylko ja działam od 2003 roku i takich zmian rynkowych to już przeżyłem kilka. Jak zaczynałem działać, to w Toruniu metr kwadratowy nowego mieszkania od dewelopera kosztował 1500 zł, a teraz kosztuje około 8,5. Także i wtedy oczywiście też to było drogo. Zmienia się wszystko non-stop i cały czas, więc jedyną pewną rzeczą w życiu i w związku z tym w każdej branży to jest zmiana i trzeba być otwartym i gotowym na zmiany. Więc czy Ty jesteś gotowy na zmiany w swoim działaniu? To, że się rynek zmienił, że jest tych transakcji mniej, no to w obecnej sytuacji bez dwóch zdań nie ma co się, że tak powiem, kopać z koniem i dyskutować z faktami. Natomiast jak masz taką możliwość, to sobie sprawdź, jak nie masz, to weź taką możliwość zdobądź. Sprawdź sobie, ile w Twoim mieście jest zawieranych codziennie aktów notarialnych, ilu jest notariuszy, ile oni mają pracy. To są wszystko akty notarialne związane z przenoszeniem własności nieruchomości. Jeżeli notariusze te własności przenoszą, to znaczy, że są i sprzedający, i kupujący. I myślę, że co do tego też mamy takie same zdanie. Pomyśl sobie, ile transakcji chcesz mieć średnio miesięcznie. Czy masz jakiś określony cel i pomyśl, czy w Twoim mieście tylu transakcji przypadkiem nie ma, żeby ten Twój cel zrealizować. No to jest oczywiście też taki żart, bo tych transakcji jest dużo, dużo więcej, 100 razy więcej. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby dostosować się do warunków, które obecnie działają na rynku, a te warunki ja bym podsumował w bardzo krótki sposób. To, w jaki sposób działam, czyli ilość, nie jakość, w takich czasach i w takim momencie ma zdecydowanie podwójne znaczenie, bo jest nacisk na jakość. Już agenci, którzy przyjmują oferty przez telefon na zdjęciach otrzymanych od właściciela mailem i że ta oferta wisi w trzech różnych biurach, w pięciu różnych biurach i że trafi się jak ślepej kurze ziarno, że akurat do któregoś biura klient zadzwoni i któryś dostanie, no to te czasy obecnie minęły. Nie funkcjonuje to już w taki sposób. Jakość ma znaczenie, więc trzeba pomyśleć nad jakością. Jaka jest ta wartość, która miałaby skłonić klienta, potencjalnego klienta, Twojego, który odda Ci do sprzedaży swoją nieruchomość, swoją krwawicę, to czym chcesz go przekonać do tego, jaką mu jakość dajesz, jaką wartość mu dajesz, że on ma z Tobą tą umowę zawrzeć i jak chcesz go do tego przekonać? Zacznij od tego, żeby sobie takie wartości do przekonania samego siebie, że Twoja usługa jest wartościowa i że gdybyś był klientem, to byś sam od siebie tą usługę kupił. Bo pamiętaj, nie sprzedajemy póki co nieruchomości, tylko póki co to sprzedajemy usługę pośrednictwa i chodzi o to, żeby tą usługę sprzedać i żeby ona była wartościowa. Co daje Twoja usługa klientowi, jeżeli on ją od Ciebie kupi? Jaką wartość? Co zrobisz dla niego Ty, czego on nie zrobi dla Ciebie sam i co mu to da? Co mu da Twoja usługa?
jak już sobie to uzmysłowisz, uświadomisz, zwizualizujesz, napiszesz na kartce, nie wiem, powtórzysz 100 razy na głos, to wtedy przypomnij sobie momenty, gdzie rozmawiasz z klientem i jesteś po rozmowie i nagle się okazuje, kurde, jeszcze to chciałem powiedzieć, zapomniałem, a już jest po spotkaniu. Albo rozmawiasz z kimś w biegu, ktoś załatwia inną sprawę, słyszysz w telefonie, że gdzieś jedzie, że je, że się kąpie, że jest na plaży, a ty mu się produkujesz ze swoją przygotowaną już usługą, którą mu właśnie chcesz zobrazować i przekonać go do tego, żeby on ją od ciebie kupił. Czy to jest dobry moment, czy to jest komfortowa sytuacja? No nigdy to nie jest dobry moment, a powiedz jeszcze, co ten człowiek z tego zapamięta. I tak teraz wracając do tych nowych możliwości, do tej zmiennej, która jest jedyną stałą, to powiedz, co można by wymyśleć nowego, czego do tej pory nie robiłeś, nie robiłaś, a może robiłaś i warto by to udoskonalić, a może robisz to i też chciałbyś podzielić się doświadczeniami z tego typu działania. Wyobraź sobie, gdyby nagrać siebie w sposób taki usystematyzowany, czyli te swoje mocne siły, te swoje wyróżniki od innych agentów, od innych agencji, te wartości, które dajesz klientowi, spisać sobie na kartce i później nagrać to w formie filmu. Filmu, który możesz posklejać odpowiednio, który możesz sobie nagrać kilka razy, wybrać najlepszą wersję. Filmu, który już niezależnie od tego, czy dzwonisz z zimnego kontaktu, czy dzwonisz z polecenia do klienta, że ta rozmowa, ten telefon to jest tylko taką zajawką, że mówisz hej, hello, mówisz w ogóle po co dzwonisz, ale nie przekonujesz przez telefon do usługi, tylko wysyłasz linka do filmu. Filmu przemyślanego, filmu, który zawiera samą esencję, filmu, w którym nic nie zapomnisz, powiesz wszystko, co chcesz powiedzieć. A ten ktoś po drugiej stronie odsłucha i obejrzy sobie ten film nie w momencie jak je, jak robi siku, jak jest na plaży, jak jest na wakacjach, tylko odsłucha sobie na przykład wieczorem, kiedy już ma spokój, dzieci poszły spać, jest teraz czas chwili i okej, siada teraz do tej ważnej sprawy. Ktoś tam dzwonił do niego w ciągu dnia z jakąś propozycją pośrednictwa, on ma przecież mieszkanie do sprzedaży. Czy ci wszyscy inni, którzy dzwonili, przekonywali go przez telefon, to on już zapomniał, które to numery, kto co mówił, który był który. A jeden pośrednik wysłał mu SMS-em link do filmu i teraz on może sobie spokojnie ten link odpalić. No, jak myślicie, ile klientów dostaje propozycję współpracy w taki sposób? To już niezależnie, tak jak powiedziałem, od tego, czy to jest klient, którego pozyskujesz na zimno z kontaktu, czy to jest ktoś z polecenia, bo to, że ktoś jest z polecenia, to wcale nie zmienia sytuacji, że ty i tak do niego dzwonisz nie w tym momencie i że on i tak nic z tego nie zapamięta. Dobry to jest pomysł? Spróbuj, trzeba się przemóc. No. Wiem, że nagrywanie filmów, jeżeli nie robiłeś tego wcześniej, to jest wyzwanie, to jest wyjście poza strefę komfortu tak zwaną, natomiast no, tylko to gwarantuje rozwój, to daje jakość, to daje wyróżnik, więc czy nie warto, że tak powiem, wyjść z tej strefy komfortu, żeby zmienić tą sytuację na bardziej korzystną, żeby dawać ludziom wartości, których brakuje na rynku, żeby w tych czasach, gdzie tych sprzedaży rzeczywiście jest mniej, dawać coś, co Cię wyróżnia. Przekonać we właściwy sposób, zostać zapamiętanym. Ja powiem tak, jeżeli chciałbyś to robić, a czujesz w tym problem, to możesz do mnie napisać wiadomość bezpośrednią albo komentarz pod filmem. Ja chętnie oczywiście pomogę, sam zaczynałem, sam widzę dużo rzeczy do poprawy z każdym filmem, ale widzę też, czuję się przynajmniej ja tak, że z każdym filmem jest coraz lepiej i wiem, że tylko ćwiczenie da to, że jest się coraz lepszym. To w każdej dziedzinie życia, w każdej branży tylko ćwiczenie jest gwarancją bycia coraz lepszym. I na 100% możesz być przekonany, że pierwsze filmy nie będą się podobały Tobie, że będziesz dziwnie na siebie patrzył na kamerze, bo nie jesteś do tego przyzwyczajony, przyzwyczajona,
ale no z czasem się to zmieni, z czasem będą efekty coraz lepsze. Żeby robić coś w końcu dobrze, najpierw trzeba robić coś źle. No dziecko zanim nauczy się chodzić, najpierw nie chodzi, pełza, przewraca się, z jazdą na rowerze jest to samo i ze wszystkim jest dokładnie tak samo. Żeby coś się nauczyć, to trzeba najpierw tego nie umieć i później do tego w odpowiedni sposób dojść. Także zachęcam do nagrywania filmów i takich, na których prezentujecie nieruchomości, ale żeby mieć co prezentować, to trzeba najpierw to pozyskać, a żeby pozyskać i być wyróżnionym, to zachęcam Was do nakręcania filmów z prezentacji swojej usługi, bo od tego zaczynamy, my sprzedajemy swoją usługę. Więc trzymam za Was kciuki, jak się trzyma, tak się trzyma kciuki, trzymam za Was kciuki, żeby to Wam, żebyście podjęli decyzję o nagrywaniu tych filmów, i żeby te filmy wychodziły Wam coraz lepiej i żebyście dzięki temu pozyskiwali więcej wartościowych zleceń na swoje usługi. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.